Kochani, jesień w pełni, więc czas na wina czerwone. Top czerwone z oferty Winify. Oglądajcie. Koniecznie do końca. Drodzy, więc tak jak powiedzieliśmy, mamy jesień w pełni. Ja sweterek założę. Ty założyłaś sweterek, bo tobie jest chłodno. Kukurydza, dynie, jabłka, wszystko jest w tej chwili rodzi, obrodziło. Nie wiem, co jeszcze. Zastanawiam się, gdzie ta kukurydza. Kukurydza. Ja cały weekend miałem, ten weekend był kukurydziany dla mnie, więc jakby dużo kukurydzy. Zresztą nawet wczoraj byliśmy razem na kolacji, też jedliśmy kukurydzę, więc było bardzo przyjemnie. Ten odcinek powstaje we współpracy z Winify, oczywiście, który ma ogromną selekcję fantastycznych win wysokiej jakości z całego świata. Z całego świata, dokładnie. Tak. I znowu mamy dla was zestaw czterech win, który na dodatek z naszym kodem rabatowym Winify dostajecie ze zniżeczką 15%, co bardzo się przyda w tych czasach kryzysowych. Dokładnie tak. No i dostawa jest gratis. I dostawa jest gratis, tak po prostu. Czyli macie i dostawę gratis, i zniżkę. Czy życie może być piękniejsze? Może, bo wówczas otwieracie te wina, oglądacie nas i życie jest piękniejsze. Dokładnie, możemy je sobie napić ich razem, ja nawet, a możemy tak, wspólnie. Nie trzeba niczym palić w piecu, nie. Tylko się otwiera tytaniczne. Zakłada ewentualnie jakiś sweter razem ze mną i po prostu już no. I pijemy sobie. Tak, tak. No. Co dzisiaj mamy w planie? Oczywiście taniny mamy w planie i rozgrzewkę, dużo alkoholu, tutaj 13%, tu 15% i tak dalej, więc fajnie. Zaczynamy od wina Montepulciano, Montepulciano d'Abruzzo. I ja od razu powiem kilka rzeczy. Montepulciano, wino... Look at that color. Montepulciano to jest szczep, okej? To jest ważna rzecz, którą chciałam od razu na samym początku powiedzieć, bo jeżeli widzieliście nasze odcinki na przykład z Toskanii, albo nasz odcinek o Sangiovese, to mówiliśmy tam, że jest takie miasteczko Montepulciano i jest taka apelacja Rosso di Montepulciano albo wino Nobile di Montepulciano, ale ani Rosso di Montepulciano, ani wino Nobile di Montepulciano nie są robione ze szczepu Montepulciano, tylko ze szczepu Sangiovese. A szczep Montepulciano występuje w innych regionach, na przykład w Molise, w Apulii, albo na przykład w takiej Abruzji właśnie. I teraz w kieliszku mamy Montepulciano d'Abruzzo. Zobacz, jakie muszę teraz szybko mówić, żeby nadrobić te wszystkie straty minutowe, które żeśmy mieli szczep tutaj. No. Montepulciano z Abruzzo. Z Abruzji po polsku. Tak. Z Abruzji. Tak. O, generalnie Montepulciano jest dosyć surowym i trudnym szczepem. Mhm. Daje piękny kolor, tak, co kolor widzimy jest tutaj. Absolutnie niesamowity. I w nosie często są takie nuty ciemnych owoców typu porzeczka, jeżyna, jagoda. Dużo też. Ciemnych, głębokich takich głębokich, owoców. Takich głębokie, ciemne owoce. I takie ziołowe nuty, typu jakiś tymianek, oregano, lubibeczkę, czyli jakieś takie nuty też dymne. Jeżeli lubicie zioła, this wine is for you. Ale ono jest bardzo ziołowe. Ono jest bardzo ziołowe, jak taka. Jest. Faktycznie jak oregano suszone. Natomiast faktycznie jest w ustach i dużo ciała, to jest gęste, dobrze zbudowane, ekstraktywne wino jesienne. I dużo tanin. Są taniny. Tak, ale równocześnie ładna kwasowość, bardzo taka czekoladowa końcówka z taką trochę goryczą kakao. Tak, taka kakao. Taka goryczka, dymna, a równocześnie mamy do czynienia z fantastycznym producentem biodynamicznym. Mamy tutaj z tyłu na kontretykiecie logo Demeter, w związku z tym mamy do czynienia z producentem biodynamicznym, a wino to, wyobraźmy sobie, nie było w beczce. Czyli wszystkie te rzeczy, całą tą ekstraktywność, tą taką dymność, tytoniowość, kakaowość, piękną taninę uzyskujemy z czystego owocu. Przy okazji uważam, że ta etykieta jest przepiękna. Cassiopeia, czyli jest napisane na etykiecie, czyli konstelacja gwiazd. Dużo tego owocu, ale te zioła są niesamowite. Bardzo ziołowe. Super fajne. Bardzo ziołowe, jesienne, otulające, przepięknie eleganckie wino. Widziałabym je na przykład do takich rzeczy jak grzyby. Mhm. O. Chociaż nie jest aż takie bardzo ziemiste, ale za to jest ziołowe faktycznie. A do grzybów ja zawsze dodaję mnóstwo ziołowe. Suszonych ziół, rozmaryn, oregano dodaję, tymianek bardzo często dodaję. Tymianek właśnie, taki tymiankowy tymianek, on też tak. jest. Naprawdę przepiękne wino. Dobra. Kolejne nasze wino w zestawie które? Jesiennym. To? Tak. Top 4 from Winify. Oh yeah. Nie może jesienią i nie może w topowych winach z Winify zabraknąć Hiszpanii,
bo w ogóle dużo jest tak. Win hiszpańskich w ofercie Winify. Mhm. I nie może zabraknąć Riochy, którą my sobie zaraz porównamy w ogóle z drugim winem hiszpańskim, które będzie w tym zestawie, z Ribera del Duero. Okay. Także ja sugeruję, żebyśmy teraz sobie wzięli w ogóle, wiesz, dwa wina naraz. Okay. I wy też możecie sobie w domu wówczas zobaczyć, jak ma się Rioja do Ribera del Duero, zwłaszcza, że mamy do czynienia z Tempranillo, bo tutaj mamy aż około 90-95% Tempranillo i tu też mamy 100% Tempranillo, więc możemy sobie porównać dwie stylistyki Tempranillo, jedną z Riochy. Ta Rioja Remeluri to jest producent, który znajduje się w Rioja Alavesa. Mhm. Przy okazji bardzo znany enolog Telmo Rodriguez. Widziałam jego zdjęcia. Bardzo przystojny. Bardzo przystojny. Na dodatek dowiedziałam się... I w ten sposób ocenia winiarzy. No to są też ważne przystojny, nieprzystojny, to jest podstawa w ogóle. Nie podstawa, ale są tu jakieś takie małe, drobne, dodatkowe plusy. Więc tak, więc winiarz jest niezwykle przystojny, a nie dość, że dosyć kultowy już w regionie oraz w całej Hiszpanii, to jeszcze jest surferem, wiesz? I ma zaledwie 1,5 godziny do Oceanu Atlantyckiego i regularnie surfuje w Oceanie Atlantyckim. A mówię o tym również dlatego, żebyście pamiętali, że tutaj mamy wpływ Oceanu Atlantyckiego. Winnice są położone dosyć wysoko, sięgają aż do 695 metrów nad poziomem morza, z tego co pamiętam. Myślę, że aż do 6 piętra. Ciekawy jest to kupaż, bo jest to selekcja gron z aż 36 siedlisk, tak żeby stworzyć wino... O której mówisz? O tej Rioche? Rioche. Cały czas mówię o Rioche. Tak, aby stworzyć takie wino wielowymiarowe. Mhm. Rozumiesz, to nie jest jedna parcela, tylko 36 różnych parcel na różnych wysokościach, na różnych podłożach. Także jest to naprawdę według mnie takie wino, nazwałabym to winem producenta, winem enologa, wiesz, winem artysty. Chcę pokazać po prostu swoją interpretację. Swoją interpretację, jakby wie dokładnie, jakie są różnice pomiędzy tymi gronami z tych różnych parceli i buduje własny jakby. Tak. To jest taki obraz malarza. Obraz malarza. Ależ ładne, ależ dymne. Tak, bardzo dymne. Ale też sporo owocu. Ja taką wiśnię czuję. Wiśnia, nawet czereśnia, śliwka. Przepiękna kwasowość. Taka tutaj z przodu taka kwasowość. I absolutnie fenomenalna tanina. I w ogóle to jest taka Rioja, którą ja bym piła, bo często Riochy Ale ta tanina jest ładnie ułożona, nie jest za mocna. Tak. Nie, właśnie to chcę powiedzieć. Jaka ta tanina jest tutaj tylko z przodu, taka drobniutka, taka jedwabista, taka śliska. No, naprawdę przecudowna tanina. Czuć tą taninę. Zrobiliśmy odcinek o Tempranillo, w którym mówiliśmy, że Tempranillo to jest takie wino, które smakuje czerwonymi owocami, ale na przykład nie ma czegoś takiego super charakterystycznego jak Cabernet Sauvignon ze swoją czarną porzeczką, czy na przykład Pinot Noir ze swoją maliną i ziemistością, czy Syrah ze swoim pieprzem. Więc Tempranillo potrafi być bardzo różne w tej ekspresji owocu. Tutaj faktycznie jest dużo takiej wiśni, śliwki, trochę kwiatów. Ja mam tą wiśnię cały czas bardzo mocno i w ustach też jest bardzo fajna taka wiśnia. No i niesamowicie elegancka jest ta kwasowość. To wino jest cały czas jakby jedzie na takich torach kolejowych kwasowości, te wagoniki takie. Robią takie tytuń. Jest poranek i zaraz się nic nie piła. Jest to dosyć wyjątkowe, że ona takie głupoty opowiada, ale... To nie jest takie wyjątkowe. Czasem jej się zdarza. Więc jeżeli chcecie zobaczyć Riochę o innej ekspresji niż taka supermarketowa, gęsta Riocha o nutach powideł śliwkowych, to jest Riocha top elegancja. Naprawdę, przepiękna jest. Przepiękna. W ogóle, ale jest taka naprawdę, że aż chce się ją pić w ogóle kieliszkę i bez jedzenia można spokojnie ją pić, co rzadko. W przypadku Rioszy to zazwyczaj jest tak, że ona jest tak potężna. W Rioszy? Riochy. Riochy, przepraszam. A to ładne też, Rioszy. No bo mówiłaś o czym? O Rioszy mówiłaś. Oriosze, kurde. A nie Rioche. To nazwa jest po prostu nie dla Polaka, nie dla Polaka. Anyway, w każdym bądź razie jakby tradycyjnie spotykamy się z tym, że one są bardzo takie intensywne, bardzo mocne taniny. Ciężko jest pić ją solo. Riochę.
a tą Riochę, a w tym przypadku to jest takie piękne w ogóle wino, takie bardzo ekspresyjne, tak. Super ciekawe. No to teraz porównajmy to sobie z Tempranillo z Ribera del Duero, które już w nosie jest bardziej zadziorne, bardziej dzikie, bardziej dużo jeszcze bardziej dymne. Dużo bardziej dymne. Powiedzieliśmy to razem, ale jak bardzo dymne. Snap, to się mówi, snap. Nie, jest, nie, to tak po angielsku jest, tak? Coś takiego. Jak dwie osoby mówią to samo naraz, to się mówi snap. Okej. Okay. Jak takie, jak siedzenie nad ogniskiem, jak pieczenie dzika nad ogniskiem. Bo to ma takie dzikie nuty i dymne nuty, mi się to kojarzy w ogóle z dziczyzną. Dzika nigdy nie piekłem nad ogniskiem, a ty to często robisz? Dzik nad ogniskiem? Nie, ale miałam kiedyś taką niesamowitą przygodę na Sylwestra, że z całą grupą pojechaliśmy do lasu, mieszkaliśmy w takim domku, piekliśmy dzika. Później wracaliśmy po północy takim kuligiem, część towarzystwa poupadała, została w śniegu. Ciekawe było, naprawdę. To był bardzo dobry wyjazd. No więc zobacz, jakość tanin i w ogóle może nie jakość, a charakter tanin, jak bardzo różny jest charakter tanin. Tutaj nagle taniny wchodzą ci jakby tak pod zęby, na górę śluzówki, nie? I naprawdę są takie lepkie, takie spinające ci śluzówkę. Ściągające. Takie. Ściągające, ale one są właśnie takie lepkie, jakbym syrop jakiś wypiła. W ogóle to wino ma też takie słodsze te taniny, one są słodsze w końcówce. Nie ma goryczy, ma taką smolistość pewną, dymność. Ale jest kwasowość, która tak się też rozpływa i ściąga też w dół, jakby te taniny są tylko tu, tylko one są... Ale chciałabym, żebyście otworzyli te dwa wina równocześnie i sobie porównali kwasowość. Znacznie niższa kwasowość tutaj. Tak, znacznie. Znacznie niższa kwasowość. Znaczy, i zastanówcie się też, fajnie by było, żebyście na przykład wzięli te dwa wina i sobie pomyśleli, które wolicie i zrozumieli, dlaczego wolicie. Ja wolę Riochę, ale zrozumiem, jeżeli wolicie to wino. Czyli więcej też, alkoholu, to jest 14,5 i ja to poczułem, że jest więcej alkoholu. Jest więcej alkoholu, jest więcej ekstraktu, gęstsze jest to wino. To jest faktycznie takie wino robiące wrażenie, to jest takie wino do gulaszu jakiegoś, do grzybów. Ribera del Duero bardziej taki kontynentalny klimat, Rioja bardziej śródziemnomorski klimat. Teraz w weekend robiliśmy akurat gulasz z dziczyzny właśnie. No. Byliśmy na takim evencie, robiliśmy gulasz z dziczyzny. Nie masz jakieś resztki? Nie, już chyba nic nie zostało, ale dokładnie to jest to. W sensie to wino myślę, że było idealne. Byłoby. To nie jest moja stylistyka, jeżeli chodzi o picie solo, takiego bez jedzenia. No naprawdę trzeba pić z jedzeniem. Tak. Myślę również, że fajnie by było kupić sobie ten zestaw i tak jeszcze raz to powiem, zrobić sobie to porównanie. Zrozumieć, o czym my mówimy, kiedy mówimy o elegancji kwasowości, a o czym mówimy, kiedy mówimy o ekstrakcie. Różnica pomiędzy taniną, różnica pomiędzy długością w ustach, bo też to jest znacznie dłuższe w ustach, bo ta kwasowość wspaniale by było tak właśnie te dwa, tak jak my teraz to robimy, żebyście wy sobie otworzyli do jedzenia czy bez jedzenia, popróbowali, zdecydowali, do czego wam bardziej pasuje. Jak byście je pili? Tutaj mamy też Tempranillo, które w Hiszpanii zwane jest Tinto del País, czyli czerwone narodowe. Mówiliśmy o tym w odcinku o Tempranillo, który bardzo serdecznie wam polecam obejrzeć raz jeszcze, żeby przygotować się na przykład do tego zestawu. I teraz nasz ostatni... Zawodnik. Zawodnik, dziękuję. Szukałam słowa. Dzisiejszego zestawu. Uwielbiam nazwę tego wina. The Blend. A, to jest nazwa. Gabriel Szkluf. Gabriel Szkluf to jest producent. No tak, oczywiście. Ale nazwa wina, jakim trzeba być pewnym siebie, żeby wino nazwać? The Blend. Zblendowałem to. Więc co tutaj mamy? Jaki to jest blend? Już ci mówię, dokładnie ci nawet powiem. 56% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc, 8% Malbec, 8% Merlot i 8% Petit Verdot i miejmy nadzieję, że to się składa na 100%, bo nie sprawdziłam. Możecie sprawdzić i napiszcie, czy to się zgadza. 18 miesięcy francuskiej beczułki, a tak w ogóle to jesteśmy w Republice Południowej Afryki, w której produkuje się przepiękne wina. Absolutnie. Odcineczek był, wywiad z winiarzami był,
po prostu dbamy o to, żebyście widzieli wszystko. I to mi wygląda na kolejne bardzo, bardzo dobre wino. Tak, jesteśmy tu w Western Cape. Mamy przepiękną, widziałam zdjęcia tej winnicy i tej winiarni. Przepiękna winnica, przepiękna winiarnia. Uprawy zrównoważone, produkcja zrównoważona. Właścicielem tej winnicy jest Bernard Haynes, który wcześniej, słuchaj, produkował cegły. No. Każdy może w pewnym momencie zamarzyć, żeby mieć winnicę. Przede wszystkim może po prostu zmienić swój zawód. No. Tak, tak. Ja zmieniałam na przykład i zobaczcie, co tutaj wyszło z tego. Wspaniale. Ważne jest to, że zaczął z winnicą i w ogóle mu się Excel nie zgadzał. Nic tam, wiesz, za bardzo nie szło. W międzyczasie jego córka wyszła za mąż, za dosyć znanego producenta win, za enologa, który jest odpowiedzialny za jedno z najlepszych win południowoafrykańskich, Krystalu. Ale nie za bardzo chcieli, wiesz, robić coś razem, żeby nie było niesnasek, ale tak bardzo Excel mu się nie zgadzał, że w pewnym momencie jego zięć stwierdził, że jednak mu pomoże. I wtedy wszystko poszło do przodu. Także tutaj naszemu byłemu ceglarzowi pomaga w produkcji wina bardzo znany enolog, który jest autorem Krystalu. A jest jakieś polskie słowo na ceglarza? Słuchaj, jest jakiś zawód taki? Na pewno. Ja tak wymyśliłam dopiero teraz, bo mam polot. Ale na pewno jest jakiś. Nie, na pewno jest. Bo nie jest no bo cegielnia jest, tak? No. Cegielnia i... Cegielnik? Cegielnik. Cegielnik może i tak lepiej brzmi niż ceglarz, nie? Tokarz, murarz, ceglarz, cegielnik. No może. Nie, cegielnik to na pewno nie, no bo to jest od miejsca, to bez sensu. Mm-hmm. Raczej by było od zawodu, od funkcji, od tego, co robi. Napiszcie nam, jak się nazywa osoba produkująca cegły. Dziękujemy bardzo. I to jest kolejne wino, które jest taką esencją leśnych nut, jesieni, opadających liści. Ale przede wszystkim jest tu więcej owocu, bardzo ładny jest tutaj owoc, jest porzeczka, jest śliwka. Jest ta porzeczka, która tak jest, się mocno wybijana. Dużo Cabernet Sauvignon w końcu jest, pieczona papryka, trochę lukrecji, suszone grzyby, trochę takie powidła w ustach, powidła, przyprawy typu właśnie lukrecja, typu goździk. Trochę czerwonego pieprzu. Nie wiem, czy lukrecja jest przyprawą, ale lukrecja w ogóle z czego? Lukrecja to jest korzeń, więc korzeń, lukrecja jest... Korzeniem. Spicy mówimy na lukrecji. Tak? Spice? A, okej. W sensie w kategoriach licorice jest w kategoriach spice na kole. Ona ma fajną taką właśnie tą goryczkową wytrawność, którą lubię. Taki końcówka jest taka... jak określimy, taka dorosła. To jest taki jakby wyszukany smak, ale jak się go lubi, to sprawia dużą przyjemność, prawda? Wiesz, co mi się kojarzy? Z dobrej jakości bardzo, bardzo gorzką czekoladą. Mhm, tak. Bo bardzo gorzka czekolada też potrafi mieć w sobie w końcówce taką pewną kwasowość, tak, nie? Zostawia ci, tak, to jest ta kwasowość dokładnie, która zostaje. Rocznik 2018, jeżeli nie wypijecie teraz, możecie według mnie potrzymać nawet 10 lat, jeżeli macie gdzie. Bo to jest wino według mnie z bardzo dużym potencjałem, który wynika z kwasowości, z koncentracji, z tego, że wino i tak było trzymane w beczce, tak, więc... 18 miesięcy to jest beczka. 18 miesięcy w beczce. Fantastyczny zestaw, bardzo taki ciepły, kominkowy, zestaw na jesień. Jeżeli oglądając to wciąż będziecie mieli dostęp do fajnych grzybów, to bardzo zachęcam, żeby spróbować tego z grzybami. Zdecydowanie, ale już to ostatnie na przykład jest super też sotę, można było samo po prostu pić, bardzo tak, fajne. Tak, bo to jest takie wino pełne, kompleksowe. Na kontemplację, taki wieczór przy rozmowach. O, wieczór przy rozmowach. Kocyk, cieplutko. Żeby to się nie skończyło? Jakimiś przytulankami, wieczór przy rozmowach. To zależy, z kim rozmawiasz. To zależy. Słuchajcie, pamiętajcie, że macie od nas w prezencie darmową dostawę i 15% zniżki. Dokładnie. Ten zestaw przed zniżką kosztowałby 349 zł, a po zniżce zapłacicie 296 zł za 4 fenomenalne wina. Uważam, to jest naprawdę dobra cena. Bardzo dobra cena. Wyjątkowo dobre wina, bardzo dobra cena na ten zestaw, zdecydowanie. Do następnego, kochani, razu. Napiszcie nam, czy wam smakowało, kupujcie. Nawet jeżeli już jest często po momencie tych zniżek, to pamiętajcie, że nasze zestawy można znaleźć. Tak, cały czas. Na Winify jest cały czas sekcja taka, ale wino z naszymi wszystkimi zestawami. Możecie do nich wrócić, do poprzednich, możecie ten zamówić, nawet jeżeli już tej zniżki nie będzie. Do zobaczenia za tydzień o godzinie 17. Pijcie odpowiedzialnie, dajcie nam łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia. Dzwoneczki, jeżeli chcecie mieć odcinek, powiadomienie o odcinku. Do zobaczenia. Tak, masz. Mi tu spada coś z gałęzi.
Siema. Iza ma, słuchajcie, taki piękny dom z takim wielkim oknem, który wychodzi na drogę, która prowadzi do tego domu. I tam się po prostu ona tak siedzi cały dzień, słuchajcie, w fotelu. Wyobraźcie sobie w takim bujanym fotelu i tak się buja w swoim sweterku z tym kieliszkiem wina i tak wypatruje cały czas jakiegoś człowieka na tej drodze, słuchajcie. I w jednej rzeczy się mylisz. Bez sweterka, bo mam 30 stopni cały czas. Wyobraźcie sobie tam Izę na tym bujanym. Poczekaj, to w sweterku wychodzisz na zewnątrz i tak. Nie, no bo na zewnątrz się sypiesz goręcej. No weź przestań, żadnych sweterków tam nie ma. Kochani, jeżeli chcecie, to spróbujcie również nasz zestaw do wieczorów z Netflixem, który się nazywa Netflix and Chill.